Okej, moi drodzy, witam was serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w grze Original War. Kochani, ostatnio skończyliśmy w połowie misji, to prawda, ale to przez moje głupie wybory. Teraz właśnie zmieniliśmy jedną z postaci na lekarza i spróbujemy go troszeczkę podleczyć, bo on ewidentnie troszeczkę oberwał. Ale to nie szkodzi, ale to nie szkodzi. Myślę, że damy radę bez problemu. Ma tu ktoś jakieś leczenie? Ona niby ma jakieś, no i Macmillan trochę ma. Dobra, czyli ty już możesz iść na budowlańca. Właśnie w ten sposób zmieniamy tak naprawdę fizykę tych jednostek. A teraz nasze postacie zaczynają sobie już te skrzynki przynosić. Tu mamy surowce, ogólnie jest skrzynie, beczki z paliwem oraz ilość kryształów syberytu, który tutaj mamy. Dobra. Ona niech sobie znosi, a my teoretycznie możemy się rozbudować tak samo, jak oni wtedy próbowali. Zbój zbrojownie, fortyfikacja. Możemy się tu zafortyfikować. O ile się da. Widzę, że się nie da. Niestety się nie da. Możliwe, że za daleko. Za daleko od składu magazynu, no właśnie. Dobra, czyli tak. Idziemy z lekarzem i z resztą na zwiadzik. Najlepiej to Macmillan, żeby poszedł, bo to jest postać, która bez problemu sobie da radę. To nie jest jeden z naszych. Gotów? Oczywiście sobie zapiszmy grę. Jeszcze mnie oczywiście na kichanie musiał złapać. Wybaczcie mi za to. Dobra, gra zapisana. Tak jest, sir. Idziemy. Się robi. Tak jest. Podejdźmy sobie tutaj i zróbmy zaczajkę na niego. Nie wygląda przyjaźnie. Chciałbym, abyś żartował. Dobra, siadło. Jestem. Idziemy. Ruszam. Kolejna baza już. Wroga. Nie wygląda przyjaźnie. Szybko do Włozów. Cholera! Ruskie czołgi. Zabić kierowcę, zanim wsiądzie. O! Kierowcy to już nie ma. Jakieś dziwne wozy, szefie. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Bobby, obejrzyj je. Lepsze to niż spacer przez linię frontu. Tak? Brak Bobby celu. Jest tu. Już! Się robi! Możemy je oczywiście zająć. Jak widzicie, to zrobiłem są... to. Są tutaj po prostu... Zrobiłem to. Mamy ogólnie w tych pojazdach zdrowie, paliwo oraz zdrowie kierowcy. No i tak, ruskie czołgi są o tyle dobre, że są niezawodne. Ale to pod tym względem, że nie skończy im się paliwo, dopóki mają je w baku. Amerykańskie początkowe jednostki mają panele słoneczne. No ale wiadomo, że... Macmillan do Alfy. Zajęliśmy drugą bazę wroga. Czekam na rozkazy. Utrzymujcie pozycję. Zbierzcie jak najwięcej zapasów w północnej bazie. Przenieście tam również rzeczy z bazy wschodniej. Bez odbioru. Sir, chciałbym najpierw usłyszeć... Zabroniłem ci używać radia bez powodu, Macmillan. Na pytania jeszcze przyjdzie czas. Wasz kryptonim to Cobra 1. Czekajcie na instrukcje i pod żadnym pozorem nie używajcie radia. Tak jest. Lepiej, żeby tak było. Cobra 1, bez odbioru. Cobra 1. Główne cele zajmie rosyjskie składy w okolicy, czekaj na dalsze instrukcje. Dołącz do pozostałych żołnierzy amerykańskich w okolicy. Zbierz jak najwięcej skrzynek z północno-wschodniej bazy i przenieś się do bazy północnej. Do roboty. Miejcie oczy szeroko otwarte. Mamy zbierać surowce, a nie kulki. Dobra. Tutaj pamiętam, że było coś takiego jak transportu i skrzynie. Tak, szefie. Co się? Kto wy? Gdzie Sasza? Dobranoc, towarzyszu! Stój! Nie strzelaj! Ja nie soldat! Pewnie! Jesteś tu na wakacjach, nie? Mogę wyjaśnić! Z kulką w głowie? Wątpię! Ja żaden soldat! Ja cywil! Błagaju, błagaju! Zabij, przesłuchaj, albo pozwól mu odejść. Sir, ten Rusek mówi trochę po angielsku. Twierdzi, że jest cywilem. Mamy go zgasić? Nie. Przesłuchaj Rosjanina. Drodzy, sir. Dobrze, sir. Dobra robota, żołnierzu. Ja żaden soldat! Nie mówię do ciebie, Sputnik. Ja nie Sputnik, ja Michał! Jeśli nie jesteś żołnierzem, to co tu robisz? Ja inżynier z Moskwy i ja nie chcę tu być,
ale mi nie dali wybora. Towarzysz Sulianow mówi, żeby ocalić z łaża. Sulianow? Ja lubię Ameryku. Hamburger, pycha. Zamknij się. Kto to jest Sulianow? Aleksiej Sulianow, prezydent Rosji. Pierwsze słyszę, kolego. Został wybrany w 2002, na pewno wysłyszeli. Byłem tam w 2002 roku. Prezydentem był Prokhorov. Sulianow, prezydent od 14 lat. Ale jak chcecie Prokhorov, to będzie Prokhorov. Co pan porucznik o tym sądzi? Albo facet pieprzy, albo jest z innej przyszłości. Czy to możliwe? Przyszłość już się zmieniła? Nie wiem i chwilowo mam inne problemy. Przesłucham go później. Zamknąć go w składzie i dobrze pilnować. Zabierz jeńca do północnego składu. Taki właśnie miałem plan. Nie ma sprawy. Tak? Transportujemy te skrzynki. Ty jesteś mechanikiem, więc od razu sobie wsiądziesz tu. Który ma jeszcze słabe strzelanie? Macie takie same strzelanie. Na razie możemy wziąć ciebie? Zrobione, sir. Tylko nie wiem, czy to jest dobry wybór. Macmillan. Natasza Stepanowna, już jesteśmy. Otwierajcie butelkę. Strzelajcie, aby zabić. Możliwe. Coś jest nie tak. Bardzo nie tak. Szybko, Nikolaj. Musimy wracać. No nie. Okej. Ich dowódca pewnie się ucieszy z takiego prezentu. A z tej radości przyśle nam tu kozacki komitet powitalny. Musimy się przygotować. No właśnie. I teraz jest problem. Tak, w drodze, sir. Hej, ty! Stój, bo... Zrobione, sir. Zdobyto osiągnięcie bez litości. Tylko pytanie, czy... Kończy się paliwo, sir. Pytanie, czy ja przypadkiem nie kliknąłem. Tak. Nie jestem pewny. Gotów? Słucham. Transportuj skrzynię stąd. Ruszamy. Wy macie iść tu, Macmillan ma iść strzelać tu. Ruszamy. Zrobiłem to. Musimy się bardziej przygotować. Nie ma sprawy, sir. Tak. Dobrze, sir. Musimy zrobić sobie tutaj więcej fortyfikacji. Skończyłam, sir. Nie ma sprawy. Dobra, on teraz będzie przenosił mnie słos. Potrzebuję pomocy! No kurwa! No jaja sobie robicie chyba ze mnie. Chyba sobie ze mnie jaja robicie. Zabił mnie tygrys. Muszę to wszystko od początku przejść teraz, dobra. I co teraz? Znów wracamy za chwilę. Dobra, moi drodzy, wracamy. Jest to moje drugie podejście. Już to jest śmieszne, bo oczywiście drugi raz już mi się udało i nie zrobiłem kolejnego save'a i znów przegrałem. No mówię, to jest naprawdę bardzo ciężka gra. Ale zaraz wam pokażę, dlaczego wczytałem ponownie grę. Tak, sir? No w sumie tego nawet nie potrzebowaliśmy, możemy sobie wziąć coś takiego i pojechać teraz tu. Zacząłem tutaj iść tędy. Idziemy. Samochód nie przejedzie niestety. Więc sobie na razie tu zostawmy to. Sobie wyjdźmy. Niestety on nie przejedzie tędy. Się robi! Niech was diabli, pieprzone komuchy! Szybko! Musimy mu pomóc! Lekarza! Migiem! No, szybko, 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 szybko! Ratuj go! Dzięki, doktorze! Co z Jerrym? Już! Ktoś za to zapłaci! Jerry niestety nie przeżył. Dobra, ale mamy kolejnego soldata, który ma w sumie 1 do strzelania, 2 do inżynierii. No tak średnio bym powiedział, no ale dobra. No, zawsze jakaś tam jednostka. Zawsze jakaś tam jednostka. Więc tak, na pewno Macmillan pójdziesz strzelać. Na pewno też ty pójdziesz strzelać tutaj. I na pewno Bobby wejdziesz do samochodu. I ty również wejdziesz tu. Tu chyba. Udało mi się. Dobra. Mamy już sporo pojazdów. Tutaj on trochę sobie podleczy. Gotów? Tak, sir. I we czwórkę, wy. Tak jest, sir. Może we trójkę. Weźmy tak ciebie jest, tutaj jeszcze. Tak? Mamy w tej chwili 2 pojazdy i 3 barykady. Ja sobie oczywiście zapiszę znów grę.
Zajmijmy sobie w końcu ten skład. I co teraz? Porucznik Macmillan do Alfy. Dobra, to już mieliśmy. Do roboty. Miejcie oczy szeroko otwarte. Mamy zbierać surowce, a nie kulki. Tak, szefie. Tak? Da się zrobić. Tego tygrysa chyba tu nie ma, prawda? Co się stało? Kto wy? Gdzie Sasza? Dobra, to też już mieliśmy. Posłuchajmy go. Tak, szefie. Da się zrobić. I w razie czego będzie tak, próbował uciekać, z automatu dostanie. Tak, szefie. Dobra robota, żołnierz. Po łbie. Dobra. Do składu. Tak? Do składu, a wy dalej przenosicie. Da się zrobić. Cały czas patrzę, czy nie ma tego tygrysa, cholera. Gotów na więcej, sir. Tak jest, sir. Jest Tiger. Zrobione, sir. Jest Tiger. Trzeba go zabić. Natasza Stepanowna, już jesteśmy. Otwierajcie butelki. Możliwe. Coś jest nie tak. Bardzo nie tak. Szybko, Mikołaj. Musimy wracać. Kurde, nie udało się. Dobra, no niestety. Ich dowódca pewnie się ucieszy z takiego prezentu. A z tej radości przyśle nam tu kozacki komitet powitalny. Musimy się przygotować. Czas prawie zabijania. Prawie koniec, panie Roser. No nie. Gotów? Nie zdążymy. Macmillan nam padł. O ty w dupę. No mówię, pod tym względem to jest straszna padaka. Tak jest, sir. Tak jest, sir. Zrobione. Porucznik Macmillan do Alfy. Zajęliśmy drugą bazę w roku. Jeszcze raz. Okolus. No, idziemy. Tak jest, sir. Przesłuchaj Rosjanina, lecimy dalej. Sir? 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 Dobra robota, żołnierzu. Dobra, oczywiście jeniec idzie do składu. Okay. Ruszaj się, ruszaj się. A teraz? Da się zrobić. Tak jest, scena tak jest, strzelających. Czekamy na komitet powitalny. Tak jest, sir. Może się nawet uda ich jeszcze dowalić, bo tam w sumie mało brakowało. Jadą. Zabijcie mnie! Natasza Stepanowna, możliwe. Coś jest nie tak. Bardzo nie tak. Szybko, Nikolaj. Musimy wracać. Tylko nie mamy mechanika, kurde, no. Tak? Nie mamy mechanika, no ale trudno. Tak? Wy we trójkę idziecie okay, oczywiście tak. Tu. Ty idziesz tu. Jego dowódca pewnie się ucieszy z takiego prezentu. A z tej radości przyśle nam tu kozacki komitet powitalny. Musimy się przygotować. Wypuścić na spacer i znowu zamknąć. Nie ma sprawy. Nie udało się niestety. Myślałem, że może będziemy mieli szansę go, że tak powiem... Spacer. Nie ma sprawy. Tak jest, sir. Ale on chyba próbował uciekać. Zgincie! On chyba próbował uciekać. Gotów? Jestem gotowa na wyjście. Ruszaj się. Zajmij mi tego tygrysa, bo już mi zaczyna irytować. Urodzony, aby zabijać. Urodzony, aby zabijać. Trochę ich jest. Zgincie! Brak celów. Tu trochę ich było. Dobra, zabieramy skrzynię stąd. Ty wchodzisz tu. Gotów? Ty wchodzisz tu. Robione, sir. Nie ma tygrysów, dobra. Da się zrobić. Gotów? I wy składacie to tutaj. Naprawdę ciężko. Naprawdę ciężko. Nie jest to takie proste, jak można sobie pomyśleć. No ale dobra, mam 5 jednostek. Myślę, że śmiało damy radę. Myślę, że śmiało damy radę. Mamy tu w ogóle jakieś... Nie mamy żadnych. Mam tylko nadzieję, że już nie będzie tam żadnych tygrysów. Serio, mam taką nadzieję, że tam tygrysów nie będzie, że to szok.
gotów? No co, wy upośledzeni jesteście? Czemu wy tego nie zbieracie? Transportuj cokolwiek. Tak jest, sir. Sir? No właśnie. Czekamy na dalsze instrukcje i na komitet powitalny. Gotów? Tak w ogóle, ile to możecie? Nie mam pokazanego nawet. Szkoda. Tak? Ale to ma 76 armoru, a nasz ma tylko 69. Sir? Coś trzeba zrobić. Tak? Ty to w ogóle się nie odzywaj. A ci jak zwykle się, kurde, zagubili. Naprawdę nie da się tego jakoś... zautomatyzować? W każdym razie jest dużo zapasów, potrzebujesz przetransportować je do północnej bazy. Możesz to zrobić, każąc inżynierom wziąć skrzynię ze wschodniej bazy, wciskając odpowiedni przycisk na panelu rozkazów i zanieść się do północnej, klikając na nie prawy przycisk myszy. Ale istnieje lepszy sposób. Wybierz wschodni skład i kliknij na ikonę transport. O kurde, tutaj jest. Teraz powinno być dobrze. Człowiek nie wiedział o tym. Jestem ciekaw, czy my możemy na przykład, nie wiem, drzewa rozwalić? Spróbujmy. Mi trochę łatwiej przechodzić, nie da się. Automatycznie cofa. No. I tak ma być. A ty jaki masz problem ze sobą? Czemu tu masz tu wykrzyknik? Mam coś zrobić. Musimy odebrać naszą własność. Zamać! Rosjo! Spokojnie. Nie bądźcie tacy pewni siebie. Ja sobie jeszcze zapiszę. A, tryb Boga. Mogę stawać czas, nie tylko eonem. Jado! Tak? Zastrzelić go! Czas zabijania. Właś tu! No i komitet powitalny wam się nie udał. Kobra 1. Przechwyciliśmy rosyjskie przekazy radiowe. Chyba odwaliliście kawał dobrej roboty. Zabierzcie co się da i zniszczcie składy. Na północnym zachodzie czeka na was dowódca drugiej grupy, kapitan Cornell. Pospieszcie się. Andy Cornell? Macmillan. Kobra 1. Bez odbioru. Niestety bez... Panie się nie udało i nie zabraliśmy dużo skrzyni, no ale trudno. Wszyscy żyją, to jest najważniejsze, bo te jednostki przechodzą oczywiście w dalszy etap rozgrywki. No i tak, znów rozdajemy punkty. Widzę, że Macmillan znów może pójść na walkę. Oczywiście nim idziemy stricte na walkę, żeby to jakoś dobrze sobie rozdysponować. Tylko też problem jest taki, że jeżeli będziemy dawać tylko i wyłącznie na przykład właśnie w walkę i tak dalej i stracimy tą jednostkę, ewentualnie ona pójdzie gdzieś indziej na jakąś inną misję, no to będziemy na przykład bez kierowcy, ewentualnie bez strzelającego. To też nie jest dobre. Cyrus. Może tobie damy jednak w budowę? Albo dobra, w walkę. Tobie też w walkę. Tobie damy to tutaj. Tobie też damy to tu. Czemu tobie... A, tobie medyk wskoczył. Według profesji widzę, że oddaje. Dobra, niech będzie tak, jak samo rozdysponowało. Następna misja. Misja trzecia, szarża. Około 20 mil na południe od bazy Alpha 2. 2 miliony lat przed naszą erą. Macmillan i jego ludzie zdobyli skład, ale przed nimi jeszcze trudniejsze zadanie. Przełamać linię wroga i połączyć się z głównymi siłami na północy. John, nie wiedziałam, że tu będziesz. Gdybym wiedział, że cię tu spotkam, pewnie bym został w domu. Dobrze cię widzieć, Andy. Ciebie też, stary. Kim jest twoja kolega? Michał. To inżynier. Mógłby się przydać, tyle że jest Ruskiem. Spora ich tu. Wiesz może, czego tu szukają? Jeszcze nie. Chwilowo nie wiem nawet, z jakiej przyszłości pochodzą. Co masz na myśli? Spytaj go o jakieś wydarzenie z naszej historii. O Hitlera.
powie ci, że nigdy o nim nie słyszał. Może kłamie? Niby po co? Jak się stąd wygrzebiemy, przepytasz go sam. Jeśli się stąd wygrzebiemy, tak czy inaczej biorę go ze sobą. Nie lepiej byłoby trzymać się razem? Nie. Paweł mówi, że w okolicach kręci się więcej ruskach i chce, żeby twoja ludzie ich wyśledziła. Potem spróbujemy przekroczyć front w dwóch miejscach naraz. Któreś grupa się uda. Moja metoda jest lepsza. Możemy przejść razem. Powiedz to Pawelowi. Właśnie to robię. Alfa, tu Kobra 1. Dołączyliśmy do Kobry 2. Proszę o pozwolenie na połączenie oddziałów. Nie zrozumieliście moich rozkazów, Macmillan? Powiedzcie Cornelowi, że ma niezwłocznie wyruszyć na wschód i czekać na sygnał do ataku. Wy weźmiecie 4 ludzi i dołączycie do obozu na południowym zachodzie. Na mój sygnał zaatakujecie jednocześnie. Zrozumiano? Tak jest. Ale mu powiedziałaś. Wątpię, żeby dali nam jakieś wsparcie. Wielkie nic! Skończcie z tym pesymizmem. Może Paweł wie coś, czego my nie wiemy. Tak? To niech lepiej nam powie. No kurde. No dobra, no i tak. Teraz jak widzicie mamy kolejny zespół. Możemy teraz sobie rozdysponować to wszystko jak preferujemy. Tylko no nie oszukujmy się, ja bym raczej wolał swoje jednostki, czyli... 5 sztuk. Pytanie, czy my będziemy zakładać tutaj bazę, czy nie? Bo jeżeli nie... No to jest problem. Nie, nie będziemy zakładać bazy. Mamy zaatakować po prostu, bo widzę, że nie ma żadnego budowniczego. Na pewno mu go oddamy. Ta dwójka na pewno idzie z nami. Paul jest w tej chwili żołnierzem, więc też mu go oddamy. No i tutaj tak bym powiedział, że jest lipa. Najlepszym chyba wyborem to jest nasza Brenda. Wybierz 5 postaci. A, czyli jeszcze mamy. Andrew Robinson. Tylko pytanie, czy... To nie będzie miało... czy to nie będzie miało jakiegoś oddziaływania na Andiego? Czy on to przeżyje? No ale dobra, zobaczymy jak to wyjdzie. I tak samo jednostki już pojedyncze zostały. Uważaj na siebie. Ty też, John. Idziemy. Przejdź do południowo-zachodniej bazy. Czekaj na sygnał do ataku. Południowo-zachodniej bazy. Idziemy. Zapiszmy sobie grę przy okazji już na save'ie 11. Ja w ogóle tutaj tyle save'ów porobię, że ja pierdzielę. Robi się gorąco. Żadnych jeńców. Gincie, zwiększyły się moje umiejętności. Dobra, tylko tak. Nie wzięliśmy sobie zapasów żadnych. Jestem gotowa na więcej, sir. Szkoda. Szkoda, że nie ma mechanika. Mielibyśmy jakiś pojazd. Południowo-zachodnia baza. Te skrzynie mogą się przydać. Są tu. Czas zabijania. Są tu. Ruszam. Dobra, nie straciliśmy jeszcze nikogo. Ruszaj się. Wow, udało się. Ruszam. Ruszam. Idziemy. Nazywam się Macmillan. Paweł kazał nam do was dołączyć. To musieliście mu nieźle podpaść. Mamy przebić się przez linię obronną wroga. Nic mi o tym nie wiadomo. To dlatego, że ja tu teraz dowodzę. Będziecie robić, co rozkażę, bez głupich komentarzy. A jak się nie podoba, to droga wolna. Zrozumiano? Tak jest. Dobrze. Co się tu dzieje? Ruscy rozmieścili czołgi przy wszystkich drogach. Więc o jeepach możemy zapomnieć. A tu rozmieścili swoje oddziały. O kurde, troszeczkę tego jest. To są wieże automatyczne. Zamieniając łąki w jedną wielką strzelnicę. Tutaj z kolei rozmieścili liczne patrole. Znają las jak własną kieszeń. Nie wyjdziemy z tego żywi, poruczniku. Na wschodzie jest druga grupa naszych. Podzielimy się ruskimi. W ten sposób jeden oddział się przedrze. A z drugiego zrobią sito. Mamy robotę do wykonania. Odmaszerować. No właśnie. To jest problem. I to jest problem. Na pewno zabijemy tego tygrysa. Już się robi. Gotów na więcej. Tego w sumie też zabijemy. Te skrzynie mogą się przydać. Tak? Nie ma sprawy, sir. Zabieramy wszystko, kneci.
A tu musimy się podleczyć. Słucham. Brenda, ciągnij wszystko. Co znajduje się w tych paczkach? Różne rzeczy, sir. Przede wszystkim ogniwa słoneczne. Świetnie. Wyciśniecie z nich dość energii, by zasilić pojazd? Nie będzie miał takiej mocy jak ruskie spalinówki, ale będzie lżejszy. Czyli nawet po zamontowaniu lekkiego uzbrojenia bylibyśmy szybsi od nich? Zrobię, co w mojej mocy, ale bez laboratorium i warsztatu niewiele zdziałam. No dobra. Gotów? Czyli zaczynamy budowanko. Strzelnica, warsztat. Warsztat będę chciał zrobić gdzieś tutaj. Bo tu już dalej nie możemy. O, w tym miejscu będzie spoko. I oczywiście wyjdź. Przeinacz się na inżynierka. Gotów na więcej, sir. Ale najpierw to może się ulecz. Najpierw się ulecz. Macmillan oczywiście wsiada tutaj. Tak jest. Lisa wsiada tutaj. Tak, tak, szefie. Tak, dobrze, sir. Wy razem budujecie. Kim do diabła jesteś? Kapral Frank Forsyth, na rozkaz. Mam dla pana pewne informacje. Mhm, kolejne odsunięcie mapy. No sporo tego. Pan porucznik pozwoli. Kapral Frank Forsyth, najlepszy zwiadowca w historii naszej armii. Mógłby robić zdjęcia pańskim plombom, zanim by się pan zorientował. Zajmujecie się czymś oprócz stomatologii? Kradnę papiery, sir. Jakie papiery? Kiedy byłem w obozie wroga, odwiedziłem ich latryny i... Ruscy nie będą sobie zbyt chętnie budować rąk. Mają nieźle przesrane. Obniżać morale wroga, sir. To moje motto. Frank nie zawsze ogranicza się do latryn nieprzyjaciela. Z całym szacunkiem, sir. Chciałbym wrócić do pracy. Po więcej papierów? Wyślijmy go znowu na zwiad. Zrobione, sir. Myślę, że to nie będzie takim głupim pomysłem. Tak? Wszyscy mogą chyba nawet budować, tak? Zrobione, sir. Tak. Tak? Dobra. Gotowo! Udało się! Laboratorium idzie kolejne. Może gdzieś się tutaj postawimy. Tak? Pilnujcie moich tyłów. No ty już możesz zacząć sobie tam szukać jakichś surowców czy coś takiego. No właśnie. Bo to się nam przyda i to bardzo mocno. No i mamy... W tej chwili właśnie możemy modyfikować pojazdy. To jest bardzo fajne w tej grze. Bo jak widzicie, mamy tutaj do wyboru różne kombinacje naszych pojazdów. No i tak, wiadomo, że karabin maszynowy musi być. No chyba, że chcemy zrobić jakiś samochód transportowy. Ale nie, w tym wypadku chcemy zrobić coś mocniejszego. Lekki pojazd kołowy. Można również dodać jakieś gąsienice i tak dalej, ale nie mam tego jeszcze odblokowanego, tak samo jak widzicie, to jest brak silnika. Musimy zrobić teraz badania naukowe nad jakimś silnikiem elektrycznym i dopiero teraz będziemy mogli to zrobić. Potem również, jeżeli nie będziemy chcieli tych jednostek, będziemy mogli robić sterowanie na przykład radiowe i tak dalej, co jest też bardzo przyjemne. Tak? Tu jest nasz naukowiec. Jeszcze jednego naukowca, ale nie, tamtego oddaliśmy, kurde. Teraz żałuję, bo nie wiedziałem, że jednak będziemy tutaj ogarniać takie rzeczy. No i mamy nasze pierwsze badania. Energia słoneczna. Potem będziemy robić lekkie ogniwa słoneczne. Niech on sobie nad tym pracuje. Gotów? 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 Tak jest, sir. Znów. Tak? Już idę, że po prostu mnie zastrzy. Co teraz, sir? Dobra. Pilnujcie moich tyłów. Nie. Jeszcze skrzynki. Ruszaj się. Ile zostało do szturmu? Czy tu jest coś napisane? Chyba nie ma. Ale ja sobie zapiszę przy okazji. Na numerku 12. Tak? On już to zrobił. Dobra, robimy lekkie ogniwo słoneczne. Mamy kogoś, kto przynajmniej w jakimś minimalnym stopniu zna się na... mechanice. Ten się zna na mechanice, czyli ty robisz to i od razu idziesz robić pojazdy. Gotów? Tak, sir. To są jeszcze skrzynki. Polepszyły się moje umiejętności inżynierii.
Bardzo miło. Już dużo nie zostało. Na pewno będziemy chcieli trochę tych pojazdów porobić. W ogóle możemy się przejść, zobaczyć, czy nie ma tu żadnych jeszcze skrzyń do wzięcia. Skrzynie. Tu są też skrzynki. Was zaznaczymy w ten sposób. Wróg w polu widzenia. O nie, o nie. Amerykańcy, datylu, datylu! Wypatrzyły nas, sukinsyny. Za nimi. Tak? Czekajcie. Zrobione, sir. Zabić ich. Wciąż żyje. Niestety. Sir, gincie, sukinsyny. Co teraz? O kurwa, straciliśmy. No nie. Jeszcze raz. Oh shit, here we go again. Ale moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, a my widzimy się jeszcze na pewno w jednym odcinku z Original War. Nie, jak to się wymawia nawet. Dobra, trzymajcie się. Hej, hej.